Na czele listy szanghajskiej niezmiennie znajdują się dwie uczelnie amerykańskie, Uniwersytet Harvarda i Uniwersytet Stanforda. UAM w ostatniej setce utrzymuje się od 2021 roku. W 2020 znajdował się o jeden przedział wyżej, pomiędzy miejscami 801-900. Oprócz UAM-u wśród tysiąca najlepszych uczelni w zestawieniu znalazło się jeszcze osiem polskich uczelni wyższych. Najwyżej oceniony został Uniwersytet Jagieloński, znajdujący się w piątej setce rankingu. Poza nimi na tegorocznej liście Top 1000 znalazły się również Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. Ranking powstaje co roku w oparciu o takie dane jak liczba absolwentów, którzy zdobyli Nagrody Nobla, czy przyznawane w dziedzinie matematyki medale Filca. Uwzględnia też liczbę najczęściej cytowanych prac i artykułów naukowych, które znalazły się w konkretnych indeksach cytowań. Jakub Szostakowski, puls dnia.